Witajcie moi drodzy, dziś jest Halloween, dlatego postanowiłem nagrać dla was horror The Evil Within 2. Do czwartku jest za darmo na Epic Store Games. Mam nadzieję, że będzie z tego jakaś fajna seria. Ponoć jest to dobry horror, trochę stary, bo chyba z 2018 roku, ale no, na nowsze mnie nie stać. Dobrze, to zaczynamy. Tak jak mówiłem, dziś nagrywam go w Halloween, także mam zamiar się trochę pobać. O Boże, Lily! Lily! Cholera. Lily, I'm here. Where are you? Oh God, jest na górze. Boże, pamiętajcie, jeśli kiedyś będziecie brali udział w pożarze, czego nikomu nie życzę, to proszę się okryć jakimiś wilgotnymi, mokrymi szmatami i czołgać się lub iść na czworaka, ponieważ ten dym i całe ciepło unosi się do góry. Największe szanse na przetrwanie mamy właśnie wtedy, kiedy idziemy przy samej ziemi, jak najmniej wdychając z tego dymu. A tak możemy zemdleć i umrzeć nawet nie wiadomo kiedy, jeśli tego dwutlenku węgla nawdychamy się za bardzo. Taka rada. Podwójka Kodiego. Lily! Nie chowaj się! Lily, gdzie jesteś? Jestem tu! Tatuś tu jest! Nie przyszedłeś po mnie wtedy, tato? Nie uratowałeś mnie. O chłop rzuca w darta. Dobra, ogólnie czaję, że to jest chyba tak, że mu spaliła się rodzina w domu. Kiedyś. Pogrążył się w alkoholu i jest teraz alkoholikiem. Nie wiem, czy czytać wam te komentarze, czy nie będzie to przeszkadzało. Napiszcie w komentarzach. Trochę poczytam, trochę nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cześć Seba, kopa lat. 3 lata. Próbuję cię znaleźć od 3 lat. Ty myślałeś, że jestem na dnie pustej butelki, tak? Czemu jesteś tu teraz, do cholery? Nie znalazłeś mnie, bo oni tego nie chcieli. Uspokój się, Seba. Wiedziałeś, co się stanie w tym szpitalu, prawda? To, co stało się w latarni, było i minęło. Musisz o tym zapomnieć. Gadasz jak ten psycholog, którego wcisnęła mi siłą policja. Tyle, że on nie ma odpowiedzi. Ty masz. Więc opowiedz mi o Mobiusie. Mobius. O, panowie w czerni. Man in Black. Jestem tu z powodu tego. Skąd to ma? Lily wciąż żyje. Lily nie żyje. Czytałem raport policyjny. Byłem na jej pogrzebie.
Możemy zmienić historię wedle naszego uznania. Upozorowanie śmierci to łatwizna. Miałbym wychodzić z cienia tylko po to, żeby ci kłamać? Lily żyje i jest z nami. Ale grozi jej niebezpieczeństwo. Chcemy, żebyś pomógł ją uratować. Uratować? Co byście jej zrobili? Ręce z tymi łapami, facecie w czerni. Aha. Mam nadzieję, że pójdzie z własnej woli, Seba. Nie mamy czasu na te bzdury. Potrzebujemy cię. Lily cię potrzebuje. You know? Seba, obudziłeś się? Świetnie. Tak, świetnie. Gdzie jesteśmy? A więc to jest ten potężny Bobus. Uważaj, co mówisz. Nie masz pojęcia, jak bardzo są potężni. Jasne. Tak, potężni, że musieli porwać byłego gliniarza, żeby im pomógł. Przynajmniej zachowałeś swoje beznadziejne poczucie humoru. Dość tego pieprzenia, gdzie jest Lily? Cierpliwość. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj. Incydent w szpitalu psychiatrycznym Latarnia był pechowym wypadkiem. Ale wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę do stworzenia nowego, znacznie ulepszonego systemu STEM. Co to ma wspólnego z moją córką? Niech pan sobie wyobrazi. Miliony połączonych ze sobą umysłów. Szczęście jednostki jest szczęściem ogółu. Ta maszyna, ten cud, pozwoli naszemu gatunkowi osiągnąć wielkość. Musieliśmy rozpocząć od umysłu, który był dość czysty i nieskalany, by pomieścić tysiące od umysłu niewinnego dziecka. Podłączyliście Lily do tej maszyny? Pańska córka jest wyjątkowa. To najlepsza kandydatka na rdzeń systemu, jaką testowaliśmy. Dzięki niej nowy Steam był niesamowitym sukcesem. Kojarzy go? Nieco ponad tydzień temu Lily zniknęła. Po prostu przestała wysyłać sygnały. A potem środowisko Steam zaczęło się rozsypywać. Na początku myśleliśmy, że to jakieś zakłócenia techniczne, prosta sprawa, więc wysłaliśmy do środka drużynę agentów Mobiusa. Ale potem straciliśmy z nimi kontakt, a Steam zamilkł całkowicie. Niech pan to przemyśli, panie Castellanos. To dla pana ogromna szansa. Castellanos. Nie tylko na ujrzenie znowu własnej córki, ale także na uratowanie jej życia. Na coś, co poprzednim razem się panu nie udało. You know. Może pan ją uratować lub pozwolić umrzeć. It's your choice, Seba. It's your choice. A ty taki nieogolony. Dobra, już nie będę na razie czytał tych komentarzy. Zobaczymy, jak będzie bez komentarzy. Trochę się wczujemy w rolę. Chyba się nie ucieszył z tego, że ona to będzie czuwać. Powiedziała, że ktoś inny będzie czuwał nad nim w środku.
I może ktoś z rodziny jeszcze? Bo jakiś przyjaciel? Fajna muzyka. STEM entry in 3, 2, 1. Czyli to są jakieś takie eksperymenty z coś takiego jak Matrixem, tak? Jakąś inną rzeczywistością, przenoszeniem się w czasie być może. Tak jak w tym serialu, gdzie jedenastka była, ona też w wodzie, robili eksperymenty w wodzie, jak była, nie? Łączyła się z ludźmi poprzez to, jak leżała w wodzie. The Evil Within 2. A, to jego żona żyje, to jego dziecko tylko spłynęło z tą nianią, tak? Kurczę, to jasne światło właśnie mnie uświadomiło, jak mam brudny monitor. Jutro jest święto, więc sobie go wyczyszczę. Chociaż jutro święto, ja idę do pracy na nockę. Ale co zrobić, jeszcze nie jestem tak wielkim youtuberem, żeby zarabiać na tym pieniądze. I się zwolnić. Ojejku. Chociaż nie wiem, czy bym chciał nie pracować. Praca jednak to jest odskocznia taka. Można z kimś porozmawiać na żywo i tak dalej. Wiadomo, że w domu też, ale chodzi o takie wyjście na dwór, nie? Telefon chyba dzwoni. Oho. Hello? Sebastian, are you there? Kidman? What? Snap out of it, Sebastian. You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? No, na tablicy coś jest. There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily too. Union? This STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go.
Widzicie ten zielony napis tutaj po prawej stronie? We are glad, glad you are here, Union. Union to jest chyba to miasteczko, tak? I te drzewo. Takie to jest logo tego. Tu zdjęcia tego miasteczka chyba. Coś tu pewnie będzie. Lily, your team, and now me. We're all stuck inside STEM. I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. It doesn't work that way. Without a core, we're totally locked out of the system. O, tu jest ta ekipa, która zaginęła. Mobius has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise she, you, and everyone else inside is going to die. Sykes. A tech, but at least he has some small arms training. Aha, tu są jakieś takie opisy, to nie będziemy tego czytać. Coś jeszcze tutaj? Dobra, wychodzimy. Kot. A cat. I don't ever remember owning a cat. To jest taki alternatywy na jego biuro, tak? Kiedyś. Rozumiem. O, slajdy. Mam zdjęcia na slajdach swoje, jak jestem za Supermana przebrany. 6 lat chyba miałem. Slajd fotograficzny. Relikt z czasu, gdy nie było aparatów w telefonach. Dziś widuje się je u starych ludzi. Ja nie jestem stary, mam 39 lat. Na strychu i podczas wyprzedaży sąsiedzkich. Można je oglądać na rzutniku w pokoju Sebastiana. Oho. A to co? Terminale zapisu. Terminale zapisu można używać w dowolnym momencie do zapisywania swoich postępów. Znajdują się one w kryjówkach i w pokoju Sebastiana. Wchodzę do lustra. O Jezu, i znowu brudny ekran. Sebastian wchodzi do Steam. Kidman wysyła go, by odnalazł... Aha, to jest taki skrót rozdziału. O, tam koło mikrofali browar, wino, jakaś whisky. Ładnie dawał. Jakie łapy brudne. Mamo to naprawi. Mama myje naczynia, sam to naprawi. Takie rzeczy to powinien ojciec naprawiać. Chyba, że ojciec nie umie szyć. Chyba co się dzieje? Wszystko w porządku? Mam cudowną rodzinę, niesamowicie mądrą i piękną żonę. Co miałoby być nie w porządku? Chodź tu, mordo. Majro. Majro, mordo. Chodź tu, mordo moja. Za dużo pracujesz. Zaczynasz bredzić. Na pewno nie dopada ci jakaś choroba? Ale brudny. O, shit. Is this the right place? No innego nie ma. Dobra, zrobił się zapis, czyli chyba będzie ciekawie.
Kojarzy mi się to z takimi budowlami III Rzeszy, nie? I takie wielkie, zwisające flagi swastyk. Stamina leci w dół, jak się biegnie. Co to? To obraz. Drzwi się zamknęły. O co tu, Hossi? Ty, to ściana jest tylko. To co ja mam zrobić teraz? A? O, popatrz. O! That's one of the search team. Baker. Baker to nie był ten szef? Ich wszystkich? Ten na samej górze tam? Co to jest w ogóle? Zapis jest? Trójwymiarowy czy co? Hologram? Dostał w czoło i wyszło mu tyłem. Pół głowy rozwaliło. No zbadałem, co jeszcze. Mam jakieś zdjęcie zrobić? Nie. Tu jest coś. Ale czaderska muzyka. No, mówię. Ale czat. Drzwi się otworzyły jakieś. O, tu ciemnia do wywoływania zdjęć, tak? O, coś jest. Sadystyk. Baker, dowódca drużyny poszukiwawczej. Gdy go znalazłem, był zamrożony w czasie. To zdjęcie musiało zostać wykonane za pomocą aparatu znajdującego się tuż przy nim. Ale jak to jest w ogóle możliwe? No, też bym chciał wiedzieć. Jest tu coś jeszcze dla mnie? Someone tried to block the way out. Or in. A co to leży? Jakiś album ze zdjęciami zwłok jakiś. Co to? A, to ten regał jest. Tajemniczy regał. Prawdziwy detektyw.
Fajny klimat. Zobaczymy szybko tutaj, czy da się tu gdzieś coś przez te kraty, bo pewnie nie da się, no pewnie. To idziemy tam. Ja chciałem się tylko upewnić. Czuję, że zaraz będzie jakaś... Zobaczcie, jakie tu są zdjęcia w ogóle, nie? Morderstw. Ale jakich okrutnych. Jakiś hotel jest? O co tu chodzi? Kto to dzwoni? Hello? Shit. Who was that? No co, jak myślicie iść na górę, czy do tych drzwi? Zobaczymy, te drzwi jest bliżej. Manuela Roberto. Manuela Roberto. Nie wejdę do Manueli. To idziemy na górę. Nie wiem, te zdjęcia na ścianach są creepy strasznie, nie? Tu jakoś podrżnięte gardło. Masakra. O, coś tu jest. Ekstrawagancki list do kandydata SV. Gratulacje, poszukiwaczu prawdy. Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym teście duchowej przenikliwości. Z radością witamy Cię na kolejnym poziomie wiedzy. Zgłoś się z tym pismem do najbliższego MU Center, by ze wstępnego kandydata stać się apostołem MU. To pismo zapewni Ci wywyższoną pozycję podczas kolejnej ceremonii oczyszczenia. Odręczna notatka na odwrocie koperty. Kłamstwa, same kłamstwa. To jakaś sekta? Kłamstwa, same kłamstwa. I jakiś taki znak jest, widzicie? No dziwne. Czyli tu jeszcze jakaś sekta macza w tym palce? No wstań już, nie wygłupiaj się. Uuu, ale się zlękłem. To nie była podobna do jego żony? Oho, zakrzywienie czasoprzestrzeni chyba. Fizyka kwantowa. Ale labirynt. No i moi drodzy, na tym byśmy zakończyli pierwszą część. Także pamiętajcie napisać w komentarzu, czy mam czytać te dialogi, czy nie czytać. Dziękuję za przybycie i obejrzenie i zachęcam do obejrzenia, pozostania ze mną drugiej części tego zacnego, darmowego horroru. Dziękuję, do zobaczenia.